Witam Państwa, pyta.pl. Jest 32 dzień kwietnia, znajdujemy się w Sanoku. Za chwilę 20-tysięczny tłum uciekać będzie z miasta. Z tyłu kolumny wypuszczone zostaną psy. Warto też wspomnieć, iż wszyscy mają chipy przyczepione do nogi. Na portalu pyta.pl. Co macie przyczepione do sznurówek? Chipę. Chipę? Tak. Jejku, straszne. Po co ci chipa przynosi? Żebym był zidentyfikowany w czasie biegu. Czujesz się obserwowany tam, wiesz? Czuję się. Czujesz się? Czuję się, ale nie stresuję. To przerażające, nie? Nie stresuje mnie. Okej. Okay. Skazani na bieganie żegnają się ze swoimi rodzinami. Czy panie sądzą, że się jeszcze zobaczą? Jak to uczucie rozstania? Rozstania? Rozstania. Rozstania z czym? No, gonią was, puszczą psy. Jakie psy? No tak słyszałem, nieprawda? No jak będą nas... Jak będę ja puszczał. Będą strzelali za chwilę. No to będziemy uciekać. A pan widzę nie biega, woli pan jeździć na rowerze, tak? Gówno. Jak? Gówno. Czy pompuje pan rower dla szatana? Gówno. Dziękuję. Na portalu pyta.pl, a panowie biegają również dzisiaj? English, you are running now? No. Why not? Of laser running. I heard that you are quite fast. No. I'm not that fast. No, thank you. Proszę państwa, oto Bogdan. Bogdan ubzdurał sobie, że jest w stanie przewrócić drzewo. Nie, chyba zrezygnował. A panowie jeszcze nie biegną? Właśnie, teraz przygotowujemy się do startu. A co macie do sznurówek przyczepione? A co mamy? Przyczepione do sznurówek, co macie? Chip. Chipy. Tak, chipy. Dobrze, dzięki. Dziękuję. Pyta.pl. Czy wiedzą panie, gdzie są pani dowody osobiste? Tak. Nikt pani nie schował, na pewno? Nie. Na 100%. Na 100. Dobrze, dziękuję. Przed... Dobrze. Jak pan się czuje, będąc przed ostatnią osobą? Dziękuję, przed to chyba jeszcze nie. No może czasowo to tak, ale chwała Bogu, jakoś się czuję prawie lepiej niż na starcie. Ile pan lat? Na razie 74. No gratulujemy kondycji. Ile Boża jeszcze da, może nic, może... Gratulujemy, życzymy powodzenia. Przepraszam, szybkie pytanko takie mam dla portalu pyta.pl. Czy wie pani, gdzie jest pani dowód osobisty? Mój? Tak. W domu. Na pewno? Na pewno. Pani nie schował? Nie. Na 100%. Na 100. Dobrze, dziękuję uprzejmie. Odbitkę skserowany mam. Na wszelki wypadek, jakby coś schował. Skserowany dowód noszę w torebce, a dowód prawdziwy w jest domu. Schowany przez dziecko, czyli nikt nie schowa. Bardzo dobrze, to jest dobre zachowanie. Dzięki temu będzie mogła pani pójść na wybory. Dziękuję uprzejmie. Oczywiście. Dziękuję. Fajnie, proszę. Pyta PL, czy jest pan zmasakrowany? Jestem bardzo zmasakrowany. To pan, tak? Wycieńczający po prostu bieg, nie mam siły. To można powiedzieć, że pada pan na cyce. Padam na cyce. Dobra, dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry, przepraszam, czy umie pan wiązać węzeł bramszotowy? Nie umiem. Dziękuję. Umie pan? Kiedyś umiałem, ale teraz nie. Dziękuję. Mam takie pytanko, czy panowie wiedzą o tym, że tu jest meta obok? Oczywiście. I panowie nie zlikwidują tej mety? Dlaczego? No bo to meta. Nie z tych rzeczy. Dobra, dziękuję. Przepraszam, szybkie pytanko na portalu pyta.pl. Czy wie pan, gdzie jest meta najbliższa? Nie wiem. Dziękuję bardzo. Nie da się ukryć, że to już koniec, pogoda się zepsuła, nie znaliśmy mety, Charlie ma chipy na bucie, a babciom nikt nie pochował dowodów osobistych. Wracamy do domu.